Dziesiątki statków kosmicznych i setki sond wyruszają z Ziemi, lecą na naszą bliźniaczą planetę, Wenus. Jest mniej więcej tych samych rozmiarów co nasza planeta i stanowi około 80% jej masy. Padające tam temperatury są zbyt wysokie dla człowieka oraz nie ma na niej powietrza, którym oddychamy każdego dnia. Polecieliśmy tam, ponieważ naukowcy niedawno wykryli ślady fosforowodoru, sugerującego obecność życia na drugiej planecie od Słońca. Fosforowodór pochodzi od najróżniejszych mikrobów oraz bakterii, tak więc ludzkość wyrusza w podróż w poszukiwaniu rzeczonego życia. Dzięki obecnie dostępnej technologii dotarcie na Wenus zajmie od 3,5 do 6,5 miesięcy, ale w końcu jesteśmy. Statki lądują na planecie. Pierwsi ludzie chodzący po jej powierzchni widzą skąpane w spiekocie pustynie, jeziora, lawy, gejzery wyrzucające trujący kwas i nic poza tym. Naukowcy pomylili się w kalkulowaniu danych pozyskanych radioteleskopem. Fosforowodór nigdy nie istniał na Wenus, tak więc wracamy do rakiet i przygotowujemy się na dłuższą podróż po naszej galaktyce. Naukowcy wierzą, że samą Drogę Mleczną może zamieszkiwać 36 cywilizacji podobnych do naszej. Mogą to być organizmy żywe, całkowicie różne od nas, z innymi ciałami czy oczami oraz sposobem poruszania się i porozumiewania ze sobą. Żeby jednak daną cywilizację można było uznać za rozwiniętą, musi ona spełnić kilka kryteriów. Postęp technologiczny oraz korzystanie z rozwiniętej komunikacji między jej przedstawicielami. Tak więc muszą odkrywać kosmos, budować miasta oraz porozumiewać się jako niezależny gatunek. Spójrzmy na naszą galaktykę i poszukajmy tych cywilizowanych światów. Droga Mleczna jest galaktyką spiralną o szerokości 100 tysięcy lat świetlnych. To znaczy, że światło powstałe w wyniku narodzin gwiazdy podczas supernowej dotrze z jednego krańca galaktyki do drugiego dopiero po 100 tysiącach lat. Jest w niej około 100 miliardów gwiazd, w pobliżu których mogą znajdować się układy podobne do naszego. Poszukajmy zamieszkiwalnych światów przy użyciu ogromnego sita. Przede wszystkim szukamy gwiazdy zawierającej dużo żelaza. Takie ciała niebieskie płoną w temperaturze umożliwiającej rozwój życia. Samo żelazo w układzie gwiezdnym pomoże formować jądra planet, które z kolei mogą stać się domem dla innych cywilizacji. Przepuszczamy Drogę Mleczną przez nasze sito. Widzimy, że zbyt wiele gwiazd pasuje do tego opisu, tak więc potrzebujemy kolejnego filtra. Poszukajmy w tym zbiorze gwiazd przypominających Słońce. Muszą być około 100 razy większe od Ziemi i 333 tysiące razy cięższe. Ważny jest też wiek gwiazdy. Im starsza, tym bardziej się powiększa, aż do stadium czerwonego giganta, który wchłania dobiegające go planety. Życie takiej gwiazdy może zakończyć się potężną eksplozją, która zniszczy wszystko wokół siebie. Tak więc szukamy względnie młodego ciała niebieskiego. Weźmy ponownie nasze sito. Teraz mamy mniej gwiazd, ale to wciąż dużo. Skupmy się na planetach. Muszą znajdować się w ekosferze swojej gwiazdy. Nie za blisko, ponieważ temperatura byłaby zbyt wysoka, aby życie mogło się na niej rozwinąć, ale też niezbyt daleko. Wtedy planeta byłaby co najwyżej kulą lodu, bez jakiegokolwiek śladu życia. Temperatura planety musi być wystarczająca, żeby woda pozostała w stanie ciekłym. Kolejnym filtrem jest wiek planety kandydatki. Zaawansowana cywilizacja potrzebuje czasu, żeby się rozwinąć. Bazując na doświadczeniach Ziemi, naukowcy uważają, że wszelkie formy życia potrzebują co najmniej 4,5 miliarda lat, aby rozwinąć się do stadium człowieka. Tak więc szukamy planet podobnych do Ziemi lub starszych. Korzystamy z naszego sita po raz ostatni i proszę bardzo, mamy 36 światów, które mogą zamieszkiwać zaawansowane cywilizacje. Na podstawie tych właśnie kryteriów naukowcy przeprowadzili podobne badanie, które opublikowali w kwietniu 2020 roku. Pozostaje jedynie odkryć te cywilizacje i nawiązać z nimi kontakt. Moglibyśmy je wykryć za pomocą wychodzących od nich fal radiowych. Załóżmy, że istnieje planeta A, którą zamieszkują prymitywne organizmy. Po milionach lat ewolucji staje się cywilizacją z dostępem do zaawansowanej technologii. Będzie ona się komunikować za pomocą fal radiowych.
Potem cała planeta będzie je emitować niczym gwiazda światło. My, na Ziemi, odbierzemy taki sygnał dzięki antenom skierowanym ku kosmosowi. Napotykamy jednak pewien problem dotyczący dystansu między planetami. Na przykład planeta A jest oddalona od Ziemi o 1000 lat świetlnych. Gdy wyemituje jakiekolwiek fale radiowe, te dotrą do nas dopiero 1000 lat później. My nauczyliśmy się emitować i odbierać fale radiowe w 1895. Gdyby wspomniana cywilizacja wysłała swoje fale w tym samym roku, moglibyśmy je wychwycić dopiero w 2895. Tak samo będzie w przypadku planety A. W 1974 wysłaliśmy wiadomość w postaci fal radiowych. Zakodowaliśmy w nim nasz system liczbowy, ludzkie DNA oraz informacje o Układzie Słonecznym. Jeśli na planecie A istnieje zaawansowana cywilizacja, nasz sygnał dotrze do niej dopiero w 2974. Na odpowiedź przyjdzie nam czekać kolejne 1000-lecie. Kolejny problem z falami radiowymi jest taki, że nie wyglądają jak ciągły błysk na planecie, dalej jak flara. Są one wykorzystywane na pewnym etapie rozwoju cywilizacyjnego. Stanowią początkową metodę komunikacji, ale z czasem korzystamy z komórek, telewizji kablowej oraz światłowodu. Wraz z dalszym rozwojem technologii fale radiowe przechodzą do lamusa. Tak więc mamy jakieś 100 lat aktywnego korzystania z fal radiowych, aby wykryć jakąkolwiek cywilizację. Pewnego dnia wychwyciliśmy dziwny sygnał radiowy nieznanego pochodzenia. Jego właściwości sugerowały, że został stworzony w sposób sztuczny, prawdopodobnie przez obcą cywilizację lub przelatujący statek kosmiczny. Dalsze badania nad tym sygnałem nie przyniosły żadnych wyników, co dało podstawę do powstania różnorakich teorii na temat tego, czym on właściwie był. Mógł być to sygnał z Ziemi, który odbił się od przelatującego nad nami satelity, albo ślady odległej o kilka lat świetlnych komety. Załóżmy jednak, że stworzyła go obca cywilizacja. Jedna z 36, które prawdopodobnie istnieją. Teraz musimy nawiązać z nią kontakt. Tak więc wrzucamy bagaże do rakiety i lecimy w kierunku planety, którą ta cywilizacja może zamieszkiwać. Nasze promy kosmiczne rozwijają prędkość do 28 300 km na godzinę. Rakieta mogłaby przelecieć nad całymi Stanami w zaledwie 8 minut. Ale nawet gdyby taka zaawansowana cywilizacja mieszkała niedaleko naszej najbliższej gwiazdy, Proximy Centauri, dotarlibyśmy do niej dopiero po 73 tysiącach lat. Ten sam dystans pokonamy z prędkością światła w ciągu nieco ponad 4 lat. Musimy zatem rozwiązać problem podróży kosmicznych. Naukowcy planują osiągnąć 1/4 prędkości światła za pomocą lasera. Potężna wiązka wystrzeliłaby we właściwym kierunku mikroskopijną sondę, która dotarłaby do swojego celu po około 17 latach. Po następnych 4, gdy sygnał powrotny dotrze do Ziemi, dowiemy się, czy rzeczywiście jakaś zaawansowana cywilizacja istnieje. Inną możliwością na podróże z prędkością nadświetlną jest statek międzywymiarowy. Musiałby on kompresować przestrzeń przed sobą oraz rozciągać tę za nim. W ten sposób moglibyśmy dotrzeć do każdego punktu we wszechświecie w zaledwie kilka sekund, ale takie podróże pozostają w sferze marzeń. Niewykluczone, że moglibyśmy dotrzeć w różne zakątki wszechświata dzięki tunelom czasoprzestrzennym. Są one pewnego rodzaju skrótami w kosmosie, ale jest z nimi jeden problem. Mogą się znajdować wewnątrz czarnych dziur. To najbardziej tajemnicze obiekty we wszechświecie. Są tak ciężkie, że nawet światło przed nimi nie ucieknie. Nasze statki kosmiczne również nie wytrzymałyby ich przeciągania. Istnieje również teoria, że Ziemia jest wyjątkowa, ponieważ powstała w całkowicie przypadkowych okolicznościach. 4,5 miliarda lat temu była kulą lawy, która zaczęła stygnąć i twardnieć, jednak jej spokój zakłóciła przelatująca asteroida rozmiarów planety. Zderzenie miało miejsce pod takim kątem, że Ziemia nie uległa całkowitemu zniszczeniu, a część asteroidy pozostała na jej orbicie. Znajdujący się w pobliżu Ziemi głaz ustabilizował jej rotację. Z kolei w wyniku grawitacyjnych interakcji z nim jądro naszej planety zaczęło się rozgrzewać. W dodatku asteroida sprowadziła na Ziemię całe mnóstwo wody. Taka kolizja należy do niebywałych rzadkości. To jak wygrać na loterii, ale kilka razy z rzędu. Póki co nie mamy powodów, aby wierzyć w istnienie życia pozaziemskiego. Tak samo jak w istnienie zaawansowanych cywilizacji poza naszą.